Siemaneczko, zaczynamy trochę nietypowo, tak jak widzicie, ja już jestem w trasie. Czas na tankowanko, no i w końcu wyruszam, słuchajcie, na zasiadkę. Łowisko Jarosław dało mi jakieś 30-40 km i jestem na miejscu. Będę walczył 4 doby, zobaczymy, czy uda się coś wypracować. Także co, tankowanie, jakaś szybka kawka i widzimy się na miejscu. No i jestem na miejscu, także jeszcze raz, cześć, siemanko, witam was na kolejnym vlogu, na kolejnej zasiadce Łowisko Jarosławki. Byłem tutaj, słuchajcie, ostatnio, rok temu, tak mi się ta woda spodobała, że postanowiłem tutaj wrócić. Właśnie w okolicach kwietnia byłem tutaj na jarkach, na stanowisku numer 9. Wtedy pierwszy raz na tej wodzie super połowiłem. Mega mi się spodobała ta woda, mega mi się spodobał styl tutaj łowienia, typowo rzutowo, także jestem. Tym razem stanowisko numer 17. Pogoda słaba ma być, no nie ma co tutaj ukrywać, nie ma być jeszcze jakoś ciepło. Dzisiaj jeszcze w miarę czwartek, ale piątek, sobota deszczowo. No nic, najważniejsze, żeby coś się działo, żeby rybki brały. Pozostaje mi teraz się rozpakować i działamy. Nawet nie wiecie, co to jest za pogoda. Niby słońce, a strasznie wieje. Jestem w końcu już, słuchajcie, ogarnięty. I to jest jedyne miejsce, gdzie na ten moment mogę coś dla was nagrać i możemy sobie pogadać, z tego względu, że naprawdę wieje dosyć mocno. Posłanie teraz precyzyjne ze stawów do wody i jeszcze zanęcenie miejscówek, no może być problematyczne, także ja sobie daję czas, chcę mieć tutaj wszystko ogarnięte na tip-top, z racji tego, że nie mam po co się spieszyć. Jest środa. Około godziny 14. Zostajemy do niedzieli, do godzin porannych. Zobaczymy, co tutaj uda się wypracować. Byłem tutaj rok temu, dokładnie o tej samej porze, czyli połowa kwietnia. Była podobna pogoda, fajnie mi wtedy zagrało. Złowiłem 10 karpi, w tym jeden blisko 20-kilogramowy. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego vloga, to tutaj gdzieś wam podsyłam kartę. I słuchajcie, plan na tą zasiadkę jest podobny jak rok temu. Chcę zrobić to samo, a mianowicie chcę wybrać sobie jeden plac, zanęcić go dosyć obszarowo i posłać tam nie trzy zestawy, bo wtedy zrobiłem właśnie tak, że posłałem tam trzy zestawy. Tym razem chcę posłać tam moje dwa zestawy, natomiast jeden nieco dalej, być może na innej mieszance, być może jakaś inna kuleczka na haku. Zastanawiam się tutaj nad citrusnatem, ale to wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy, co się będzie działo, czy w ogóle rybki są aktywne do tego, aby pobierać pokarm. O, tu widzę właśnie, sąsiedzi z naprzeciwka spombują. Czy coś się dzieje? Nie mam żadnych wieści z wody. Obok, po mojej prawej stronie, czyli stanowiska od 16 praktycznie do 7, grupa Duńczyków siedzi. No z nimi to ja się nie dogadam. Chyba że po głębszym, to zobaczymy później. Także tak, ja zabieram się za zmontowanie PV-ek. Bazę do mojego nęcenia widzieliście. Opiera się ona głównie na produktach Match Bites, a mianowicie Crimseedzie. Skraszowane kuleczki 14 mm, stick mix, pelet 4 oraz 6 mm oraz dodałem jeszcze Hydrofisha, dobry, fajny, szybko pracujący 2 mm pelet, który na pewno tutaj pomoże. Dodałem też do bazy mojej ziarna w postaci kukurydzy, konopi oraz rzepiku. To wszystko jeszcze zaleję liquidem, właśnie Crimseeda. Tutaj sobie to odsypałem, tutaj nie ma oczywiście ziaren, to nie jest również zadipowane i to mi posłuży do tego, aby zrobić moje PV-ki. PV-ki mam już jakieś tam starsze, nazwijmy to, zrobione, ale zdecydowanie one nie nadają się na to łowienie, jakie tutaj będzie, a mianowicie będziemy rzucać gdzieś w granicach między 105 a 115-120 metrem, to się wszystko, że tak powiem, okaże w praniu.
No i muszę sobie przygotować PV-ki, które będą odpowiednie do tak dalekich rzutów, czyli małe PV-ki, 2-2,5 cm, mocno zbite, aby, wiecie, ładnie latały. Także ja się teraz, no, muszę porobić, ja wiem, żeby, wiecie, być przygotowanym na kolejne dni, a przede wszystkim na noce, jakby coś się w nocy działo. Nie chce mi się w nocy siedzieć i robić tych PV-ek. Na razie sobie zrobię gdzieś około 20-30, potem tylko po to, aby posłać właśnie te zestawy jak najszybciej do wody, oczywiście obserwując ten wiatr, aby to nam ucichło, a resztę PV-ek zrobimy sobie tam, nie wiem, jutro czy coś takiego. Także ja się biorę za robotę, przyspieszymy to trochę i lecimy z zestawami do wody. No i jest pierwsze branie na jarkach. Mam nadzieję, że się nagrywa. Troszkę musiałem czekać. Jest blisko godziny 19, tak mi się wydaje. Środkowy zestaw. Oj, albo coś małego, albo idzie do mnie. Zaraz zobaczymy. Nie, idzie do mnie, idzie do mnie. Tak. Super, słuchajcie, fajnie, że coś się dzieje. Ale potrzebowałem w tej chwili, żeby odpocząć. Dobre, myślę, 3 godzinki sobie odpocząłem. Wypiłem, zjadłem. I co, przed nocą doczekałem się jeszcze brania. A tak na dobrą sprawę, to teraz zabierałem się do tego, żeby coś wam ponagrywać. Jakieś przebitki. Odpaliłem sobie kamerkę. Co my tutaj mamy? Ona chyba jest. Tak, ja będę musiał przełożyć ten zestaw. Opa. Opa. O. To chyba nie jest nic dużego, słuchajcie. O, jak tu szybko. Ej, to jest Amur. Zobaczcie, Amurro. Już go bierzemy. Amurro mi się trafił. No tak, zapomniałem, że są Amury na jarkach. Czyli słuchajcie, jak Amury biorą, to znaczy, że temperatura wody już jest odpowiednia do żerowania. A teraz nabrał siły. To jest to, że tutaj jest mega szybko, głęboko. O, teraz słuchajcie, on ma siłę, no, przy brzegu. Poldek, chodź tu. Chodź tutaj do mnie. No co za bestia, nie chcę się zmęczyć.
Zatańczył tylko ogonem. Muszę sobie podłożyć wycieraczkę. O. Dobra, wskakuję, mordo. Dobra, i już do podbieraka. Hop! I siedzi. Dobra. Mamy pierwszą rybkę z Jarosławiec. Smakosz Crimseeda nam się znalazł. Ale zapięty. Odepnę go w podbieraku. Jaka kulka obszczypana. Czyżby raki tam były? Zestaw mi się coś tutaj zdewagował. Dobra. Niech sobie siedzi w tym podbieraku. Ja szybko wyrzucę zestaw. Zobaczcie, tutaj nic nie zmieniam. Dołożyłem tylko PV-kę. I co? I rzucamy. Amur jest nadal w podbieraku. Środkowy zestaw, czyli na to auto. Zaklipsowane. Rzucamy. Mam nadzieję, że kamera mi do wody nie wpadnie. 3, 2, 1. Uuu, baby, poszło ładnie. Pięknie. Nawet trafiłem. Ok, ustawię sobie i już wam pokażę tego amura w całej okazałości. Jest ok. Jeszcze słuchajcie, na szybko. Puścimy sobie tam z dwa spomby. Raz, dwa. Pyk. Azymut na srebrne auto. Go! Pięknie. No i udało się jeszcze przed zmrokiem złapać jakikolwiek kontakt. Co prawda to nie karpik, ale nie ma tego, co się lubi, to się lubi to, co się ma, co nie? Mamy amura, słuchajcie. Hol widzieliście, mam nadzieję, że się nagrało. Nie mam zamiaru go ważyć, myślę gdzieś 7-8 kilo. Jakby mało to jest ważne. Ej, 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 ej. Najważniejsze, że coś się dzieje, jest robota, jest zabawa. Opa. A mury też cieszą. Także szybka fotka, robi się niestety już szaruwa. Zestaw już wywalony. Zobaczymy, co przyniesie moja pierwsza nocka na Jarosławkach. Wracę. Poszedł! No i dobra. Amur zaliczony na Jarkach. Ostatnio jak byłem, to udało mi się złowić 10 karpi, a mura żadnego. Także jest dobrze. Opa! Siemaneczko. Słuchajcie, piękna noc. Mega się wyspałem, ale wychodzi na to, że dzisiaj dzień będę miał mega długi, ponieważ jest koło godziny 6. Ja już jestem na nogach. A pół godzinki temu, no może nawet nie pół godzinki temu, miałem branie. Musicie mi wybaczyć, że nie nagrałem holu, ale byłem mega zaspany. Około godziny 5.30, delikatne wysnuwanie żyłki z kołowrotka i udało się wyholować mojego pierwszego karpia na tej zasiadce. O już takiej, nazwijmy to, przyzwoitej wadze, jeżeli można to tak nazwać. Za chwilę wam go pokażę.
na chwilę, dosłownie na chwileczkę tylko włożyłem go do slinga, żeby się ogarnąć, żeby się obudzić, żeby jeszcze szybko zaparzyć sobie kawę. Zestaw na momencie wywaliłem, był to mój skrajny prawy zestaw. Tak patrzę, że mniej więcej trafiłem w miejscówkę. No i tyle. Za chwilę pokażę Wam rybkę, zabiorę się za spombowanie, donęcenie. Być może dzisiaj coś się zacznie więcej dziać. Wczoraj, tak jak widzieliście, tylko ten jeden amurek, nad ranem karpik. Niestety dzisiaj o słońcu, to ja mogę pomarzyć. Przed chwilą sprawdzałem prognozę pogody, no i kaplica. Totalne zachmurzenie praktycznie przez cały dzień. Jutro deszcze. Ale dobra, najważniejsze, żeby ryby brały, także lecimy po tego karpiszona. Dobra, to co, przechodzimy do prezentacji. Słuchajcie, i muszę Was uświadomić, że ta ryba to jest kolejny oficjalny smakosz Cream Seeda. Tak jest. Wczoraj, tak jak Wam wspominałem, nic nie kombinowałem i na każdym zestawie mam Cream Seeda. Tak jak Wam wspominałem, będę możliwe, że coś zmieniał, jeżeli się nie będzie działo. Ale coś tam się dzieje, także na razie nie będę kombinował. Zważyliśmy go, tak jak widzieliście, 18200, z workiem oczywiście, czyli 17200, jakieś 16700 możemy przyjąć. Przyzwoita waga, tak jak mówiłem, piękny, pełnołuski karpik z Jarosławek. Naprawdę ma super ubarwienie. Ja tu mam taką matę pływającą, żeby on mi tylko nie uciekł. O no, mordo. Dobrze wiesz, że to jest chwila i zaraz cię wypuszczam. Uspokój się. No. Ty mi uciekniesz, to będzie katastrofa. Chodź. Za dużo wody tu już jest, wiecie? On czuje wodę. Poczekaj. Obrócimy ładnie. I do góry. Bo ja tutaj się w tym mule zatapiam. Bach. Zobaczcie to cudo. Piękny, silny karp. No tak, tak. Nie szalej się. On mi ucieknie, on mi ucieknie. Coś tak czuję. Chodź jeszcze na chwilę, no daj się nacieszyć. Dobra. Pewny chwyt, to najważniejsze. I do góry. No niech ktoś mi powie, że on jest kuźwa brzydki. Już się wypuszczam. Dobra. Także bierzemy się za robotę. Nie jest długi. Być może wlecą kolejne. Mega. Dzięki. Dobra, rybka wypuszczona, także jest mega. Zobaczcie w ogóle, jaka to się pogoda robi. Miało być dzisiaj pochmurnie, no jest pochmurnie. Ej, jest branie. Ej, jakaś żyłka. Słuchajcie, mamy chyba branie na żywo. Albo
Nie, do kleja. Do kleja. Jedziemy! Rybka, tak jak widzieliście, na momencie zaczęła wybierać żyłkę i poszła momentalnie całkowicie w lewą stronę zbiornika. Na szczęście nie ma jeszcze nikogo na stanowisku numer 18, więc jest dobrze, ale strasznie idzie do brzegu. No tego się nie spodziewałem, a tam mi się woda gotuje. To jest najlepsze w karpiarstwie, nie? Nie wiesz kiedy? Pierdolnie za przeproszeniem. Oj, chyba będziemy musieli się przejść tam do 18, bo ona mi zaraz pójdzie za te trzcinowisko. Zobaczymy. Ale jest silna, słuchajcie. I nie czuję takiego bicia. No dobra, ona już jest tutaj w trzcinach, także musimy coś zrobić. Idziemy, słuchajcie. Ale bez pobieraka to tak słabo, nie? Czekajcie. Dobra, weszła mi w trzciny. Wy sobie stójcie na aucie. Niestety nie udało się. Słuchajcie, strasznie spikował tutaj w tą lewą stronę za to trzcinowisko. Udało mi się go wyprowadzić tutaj na ten róg, ale niestety za dużo tych trzcin. Już wyszedł na górę, widziałem go, golasek, karpik. Nie wiem ile miał, nieważne. Ryby, które nie są wyciągnięte, zawsze są największe. Także pomijamy ten fakt. Z przyponem i tak dalej wszystko jest ok. Zakładam tylko, słuchajcie, PV-kę, haczyk jest nadal ostry, kuleczka może być, albo zmienię ją, zobaczę jeszcze i walę, a tam mi się woda gotuje. Dobra, coś się dzieje, to najważniejsze, lecimy dalej. Kolejne branie. Ta sama wędka. Co tym razem na haku? Nie wiadomo. Tym razem idzie na prawą stronę. Udało mi się nagrać branie, super. Leżałem sobie, słuchajcie. Wszystko tutaj ustawiłem. Zobaczymy co tym razem, tylko żeby teraz czasem nie wszedł mi w sąsiadów. Również idzie strasznie szybko do tego brzegu. Co to będzie, co to będzie? Nie czuję zbytnio oporu. Po prostu mega szybko idzie tu do brzegu. Tak samo jak tamta, tylko ta wybrała prawą stronę. Prawa strona dla mnie jest bezpieczniejsza, ponieważ nie mam tutaj trzcin. Mam nadzieję, że w ten basenik, w tą zatokę ona nie wejdzie. Idzie, idzie, idzie. Muszę ją wyhamować.
z powrotem. Kolejny amur, słuchajcie. Kolejny amur. Tutaj sobie go podbiorę. Jesteś gotowy? Jeszcze nie. Amury lubią szaleć przy brzegu. No ten już jest większy jak tamten. Nie w... Tutaj chodź. Siedzi. Udało się. Udało się. No, ten jest zdecydowanie większy jak tamten. Dobra. A może od razu go odczepimy? Hop, hop. No i mamy robotę, ale najpierw tak jak ostatnio wyrzucę sobie zestaw i zajmiemy się nim. Okay. Słuchajcie, zważymy tego amura, bo jestem mega ciekaw, ile on waży. Dobra. Waga nie jest wytarowana, ale ja tutaj przyjmuję, że ten worek, że ten worek waży 1,5 kg. Nie jest jakoś zbyt ciężki. Dobra. No. Kurczę. Weź tu traf. Dycha. Mała dycha. Myślałem, że ma więcej, bo jest mega długi. No ale dobra, dycha to dycha. Zaraz go wam pokażę, tylko ustawię aparat. A więc jest kolejny amur, słuchajcie. Równa dycha lub tam bez 100 gram. Nieistotne. Ole się rozstroszył. No i pięknie. Wypuszczam go i robię swoją robotę dalej. Wracasz? Zawołaj ty karpie. Ja bym chciał karpie, słuchaj. Albo takiego amura z 25 kilo. To by przynajmniej zabawa była, co nie? Okej. Okay. Wracaj. Amur wypuszczony, dowaliłem jeszcze tam z 5-6 pombów. Zestawy leżą, nic pozostaje tylko czekać. Tak obserwuję wodę i wiecie, no rybka jest aktywna. Inaczej, po drugiej stronie nie łowią, bo jakby coś łowili, to bym słyszał, bo mają tak głośno sygnalizatory odpalone na maksa, chyba że każde ich branie, każde ich odłożenie wędki, porzucie, wszystko słyszę. Także nic się nie dzieje, aczkolwiek ryby wychodzą, są spławy już jakby coraz bliżej, jakby chciały przyjść w moją stronę, aczkolwiek nie ma co ukrywać, większość spławów i tak jest tutaj bardziej po lewej stronie zbiornika. No zobaczymy, co się będzie działo. Trzymam piórnik, słuchajcie, nie bez powodu, ponieważ tak sobie patrzę, że mam trochę braków, jeżeli chodzi o moje przypony i czas chyba to uzupełnić.
czas, słuchajcie, uzupełnić na pewno pierwszy rodzaj przyponu, który jest rewelacyjny, który stosuję od ponad półtorej roku, który mnie już jeszcze ani razu nie zawiódł. Spiny zostały wyeliminowane do zbędnego minimum. Tak naprawdę, gdyby nie tutaj to trzcinowisko, to tą rybkę też bym wyciągnął. No ale nie będziemy tutaj gdybać. Oczywiście mowa, słuchajcie, o niezawodnych, a zarazem skutecznych i mega uniwersalnych IQ D-Rigów. Jestem po prostu zachwycony tym przyponem. Zawsze tam jakieś używałem cudaków, tu blowback click na takim włosie, na takim. IQ D-Rig wkrętka, czy też tutaj krętlik, nie ma żadnego znaczenia. Do wywózki, czy do rzutu na jarkach, super mi się nimi rzuca, nic mi się nie plącze. Używam materiału, słuchajcie, jest to, ojejka, fluorocarbon od Avida, 0,38. Fajny materiał, nie trzeba, tutaj jest mega elastyczny, nie trzeba go tam, wiecie, pod parą prostować. Po prostu troszkę mocniej naciągniemy, już ma kształt taki, jaki chcemy. Oczywiście haczyki, no to white gapy, te haczyki od Avida, rozmiar 4 albo 6. Ja używam losowo, jak mi się zachce. Super zapinają. No i oczywiście system ciężarków od Avida, który mega mi się spisuje do rzutu. Wydaje mi się, że też jest to zasługa tych wyeliminowania tych spinek moich, które kiedyś tam były. Oczywiście nadal są, tutaj nie ma co ukrywać, ale są wyeliminowane do zera, do zbędnego minimum. Te ciężarki zachowują się jak taki system, jak ciężarek centryczny. Dzięki temu możliwe, że po prostu lepiej zapinają, a przy okazji też może się wypiąć, w zależności jak sobie tą gumkę tam naciągniemy na bezpieczny klips. Także to też jest hicior. Oczywiście ja używam największe, jakie są, czyli 112. Na ten 105, 110 metr bez żadnego problemu tutaj idzie dorzucić takim zestawem. Mamy jakieś 4, widzę, przypony IQ D-Rig. Dorobimy sobie grubo, bo dorobię sobie chyba z 15 albo 20 przyponów. A to tylko dlatego, że słuchajcie, wielkimi krokami zbliża się zasiadka, na którą czekam. Tutaj kończymy 16 kwietnia tą zasiadkę i kolejna zasiadka odbędzie się 3 maja na Jeziorze Miłoszewskim. Ale nie będzie to prywatna zasiadka, tylko będą to zawody. Zawody karpiowe organizowane przez sklep wędkarski Trotka na Jeziorze Miłoszewskim. Miałem tą przyjemność uczestniczyć w tych zawodach 2 albo 3 lata temu. Już teraz dokładnie nie pamiętam, lecz niestety wtedy troszkę nam nie poszło. Polosowałem stanowisko numer 2 i dobre tam 4 czy 5 dni, nie pamiętam już ile one trwały, ale siedzieliśmy o suchym kiju, kompletnie nic się nie działo. Mam nadzieję, że w tym roku lepiej polosujemy, jakiś kontakt załapiemy i może uda się coś złowić. Także ja się zabieram za zakręcenie, a my widzimy się potem. Słuchajcie, nie uwierzycie. Siedzę sobie w namiocie, oglądam relacje jakieś tam na fejsie, nieważne, i słyszę wybieranie żyłki. Mówię, co jest grane, patrzę, a tu normalnie jedzie. Nie miałem włączonego. No pewnie, nie miałem włączonego sygnalizatora. Czy on się rozładował? Albo żyłka nie była na... No, przez cały sezon nawinięta. 23 i oby jak najdłużej. Momencik. Także nieźle. Dobrze, że mam tak blisko wędki. To słyszałem to. Dobra, coś jest, także super. No ale jaja z tym sygnalizatorem, nie? Czekajcie, jakbym zasnął? Jakby się cały czas wybierał. To by mnie na pewno nie obudziło. Oj, chyba jest coś silnego. No, na pewno. Na pewno nie jest to chyba amur. Chyba, że jakiś kloc. Ja już widzę, że on jest na tej stronie, także... Ja już sobie wyciągnę podbierak. Pójdziemy na tą stronę. Oj, nie dajemy luzu. Dobra, i tutaj już mogę go podebrać. Dobra, jest karp, słuchajcie. Nie amur, więc jest dobrze. Ładny.
Jesteś gotowy? Bo ja tak. Baja! Siedzi! A więc mamy to. Jest w końcu karpik. Trzeci wypracowany, drugi na macie. Jakby tak miało być. I po raz kolejny środkowy zestaw. Tylko co było z tym sygnalizatorem? Ja podejrzewam, że żyłka, słuchajcie, nie była na rolce. Zobaczcie. Zważyłem niecałe 12 kg. Jakieś 11700, coś takiego. Ekstra. Super, że coś się dzieje. Nawet nie minęła doba zasiadki. No bo wczoraj miałem zestawy około godziny 15-16. Mega. Także bawię się dalej. Jarosławki są dla mnie mega łaskawe. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Dzięki. Wracaj do domu. Jesteśmy po sesji. Karpia widzieliście. Także czas zwrócić mu wolność. Niech wraca. Woła mamusie. Hopka, chodź. Wypuszczam cię już. No, tutaj go wypuścimy. Wracaj. No, płyń. Hop. Dajesz. Jesteś wolny. Dzięki za fajną zabawę. Czas tu ogarnąć. Miałem właśnie, słuchajcie, branie i złowiłem potwora z Jarosławek. Chcecie go zobaczyć? Już wam pokazuję. Nawet nie będę go... Nie będziemy tutaj żadnej fot robić, tylko... Jak mi nie ucieknie. Chodź. Chodź, brzdylu. Zobaczcie. Taka mała pijawka. Dobra, od razu wracaj. A poza tym nic się nie dzieje ciekawego. Spławy ustały, a jak jakieś są, to po drugiej stronie wody. No nic, zrobił mi robotę. Przerzucimy sobie, przerzucę już wszystkie zestawy na świeżo. Nie ma zbytnio wiatru, więc też sobie donęcimy miejscówę. Do boju. No i jeszcze kilka spombów na wieczór. Przed chwilą miałem branie. Chyba udało się to nagrać, to widzieliście. I najprawdopodobniej kolejny amur. Nieduży, bo przez chwilę czułem go. Czułem, jak bije, ale spadł. Także z tego powodu nie będę płakał. Zobaczcie, jaka pogoda. Fajna flauta, także korzystam z okazji. Donęcam precyzyjnie tutaj moją miejscówkę. I tyle. Zobaczymy, co przyniesie nocka. Druga na jarkach. Powoli słoneczko już tutaj zachodzi. Czas szykować się na nockę. Oby była obfita w brania. Siemoneczko, jestem po nocce. No i mamy to, co synoptycy przewidzieli, czyli zmianę pogody. O dziwo, jest ciepło. Myślałem, że będzie jakoś mocniej padać, bardziej intensywnie. Co prawda pada od wczesnych godzin porannych, no ale takie padanie, to tam wiecie, to idzie to wytrzymać. Myślałem, że będę, wiecie, cały czas siedział w namiocie, nie pójdzie wyjść, a to jest taka mżaweczka, że na dobrą sprawę nie przeszkadza. Słuchajcie, nocka bez totalnego pika
nic się nie działo. Jest teraz taka flauta, nazwijmy to, na wodzie. Pojedyncze wyjścia jakiejś karpi widać, ale nie przekłada to się na jakieś brania. Dopiję sobie kawkę, trochę sobie pospałem, słuchajcie, jest prawie ósma. Nie chciało mi się wychodzić z ciepłego śpiworka. Także, no co, dopijam kawę, zrobię sobie jakieś jeszcze śniadanie chyba. I coś tutaj będzie trzeba działać. I tak sobie myślę, że chyba jeden zestaw mój zmienię po prostu prezentację przynęty. Postawimy na jakiegoś łamańca z fluorokarbonu i popka sobie dam. 14 mm podniesionego, takie 4-5 cm nad dnem. Może to coś pomoże? Zobaczymy. I na szczęście, słuchajcie, jeżeli te pogody im się sprawdzają, to jutro nie ma padać, bo według tej prognozy, którą patrzałem, jak zanim tutaj przyjeżdżałem, to miało padać, także to jest ten plus. Także ja się zabieram na zakawkę, lecimy przerzucić zestawy, dowalić trochę papu i walczymy o kolejne ryby z Jarek. Zdrówko. Tak by właśnie wyglądał mój cały dzisiejszy dzień, słuchajcie. Pełen chill, pełen relaks, odpoczynek. I tak cały dzień. Nawet pozwoliłem sobie zrobić drzemkę. A to tylko dlatego, że kompletnie, słuchajcie, nic się nie dzieje. Zerowa aktywność. Jest weekend na Jarkach, czyli praktycznie wszystkie stanowiska, no wszystkie stanowiska są zajęte. Presja złowienia karpia w weekend stała się tak wielka, że karpie postanowiły zastrajkować i u nikogo nie biorą. Widzę, że tutaj przerzucają, dosypują tego towaru z pompami, ale u nikogo nie przynosi to żadnych efektów. Spławy dzisiejsze to bym policzył na palcach jednej ręki, a jak są, to gdzieś tam po drugiej stronie. Tak by to wyglądało. Nie mam zamiaru kombinować, przerzucać, dosypywać tego towaru, nie wiadomo ile już. I tak mam odciski, jakieś bąble mi się zrobiły od tego spomba, czy też od tego przerzucania. Także ja już mam dość. Jedyne co zrobię, to około 17 sobie przerzucę na świeżo moje zestawy, bo tak jak rano zmieniłem na świeże, tak cały czas stoją i nic nie ruszałem. Zobaczymy, może pójdę znowu jeszcze inną przynętę, bo na jednym zestawie teraz mam tego nowego pop-upa Zingę założonego 14 mm, taki żółty popek. Postanowiłem go postawić na takim łamańcu z fluorokarbonu, jest teraz takie 4-5 cm uniesione nad dnem. Myślałem, że to coś może pomoże, no niestety prezentacja przynęty tutaj najwidoczniej nie ma żadnego znaczenia, jeżeli karpie nie żerują. Także ja sobie tak posiedzę, słuchajcie, jeszcze przez, myślę, o godzinkę, półtorej. Zobaczymy, co się będzie działo. Może coś zaobserwuję. Do później. Siemaneczko, jestem po kolejnej nocy już na Jarkach. I oczywiście ta nocka również była bez pika, bez jakiego kontaktu. Nic się nie dzieje, ale teraz tak patrzę na wodę,
Całkowicie wiatr się zmienił. Niestety dzisiaj ma padać i to mnie najbardziej przeraża, bo mam już wszystko suche. Jutro czas wracać, czas się pakować. I słuchajcie, te karpie robią sobie ze mnie normalnie jaja, bo co prawda nic nie słyszałem, jak leżałem, żeby jakieś były spławy i tak dalej, ale teraz obserwując wodę, widzę, jak one normalnie, słuchajcie, wychodzą, pokazują tylko swoje pyszczki lub ogony i tyle. I tyle ich widziałem, ale najlepsze jest to, że one są w zasięgu teraz mojego stanowiska. Nawet lepiej wam powiem, one są bliżej niż ja rzucam. Oczywiście widzę jakieś spławy poza połową tego zbiornika, ale niektóre z te wyjścia karpi są, słuchajcie, na 80-90 metrze. Także ja tutaj się nie mam co zastanawiać. Zmienię sobie troszkę swoją taktykę, a mianowicie zrobimy, słuchajcie, tak, zakładam PV-kę, nawet trochę większą i walę z samą PV-ką na ten 80-85 metr, tak na oko oczywiście to oceniłem, że to jest taka odległość i z samą PV-ką spróbujemy coś zdziałać. Dzisiaj strasznie idzie ciśnienie do góry, z 1010 jednostek do prawie 1025, więc to ciśnienie będzie tak szło od teraz, od tego momentu do niedzieli rana, czyli wydaje mi się, że jest to bardzo duży wzrost jak na jedną dobę. Zobaczymy, jak karpie na to zareagują. Ostatnia doba, trzeba coś wywalczyć. Początek zasiadki, no, był rewelacyjny, coś się działo. Pomimo tego, że były to tylko amury, później wleciał jeden piękny karpik, kolejny karpik, jakieś tam brzdyle. Tak praktycznie, słuchajcie, od czwartku popołudnia. Nie wiem, czy ja dobrze liczę, ale jestem bez kontaktu z rybą. Mamy dzisiaj już sobotę poranek. No trzeba coś ewidentnie działać. Tak. Także plan mam taki na dzisiaj. Walę z PV-ką i nawet inaczej jeszcze wam powiem. Będę dzisiaj starał się aktywnie to przerzucać, szukać tych ryb. Samą PV-ką już sobie dzisiaj odpuszczę tego spomba. A to tylko dlatego, że plac, który mam zasypany i są w nim postawione dwa zestawy, one milczą. Także odpuszczam sobie, no się inaczej, nie, całkowicie sobie nie odpuszczam, no tak, takiego błędu nie mogę popełnić. Jeden zestaw tam nadal będzie czekał na te poskromione karpie, ale tymi pozostałymi dwoma kijami będę tutaj szukał, działał, musimy coś wypracować. Dobra, uporałem się na razie z jednym zestawem, bo może tego nie widać na wodzie, ale nieźle wieje, po prostu jak rzucam zestaw, to strasznie go ściąga, muszę robić korekty. No i też pech taki, że skończył mi się zapas siatek PVA. Na szczęście zabrałem ze sobą, tutaj w sumie wam pokażę, takie PV-ki, które robiłem sobie na jesień. To są typowo do wywózki, co prawda, bo są trochę większe, też na bazie Crimseeda, aczkolwiek poradziłem sobie, założyłem ciężarek nie 113 gramowy, tylko 56, do tego ta PV-ka i to leci śmiało na ten 90 metr, to tam bez problemu. Aha, i zobaczcie, antyreklama. Ja tego palucha kupiłem jakoś na jesień, to jest pierwsza zasiadka, na której go używam, no i niestety Fox, ale byście mogli zrobić coś trwalszego, no bo jeżeli po pierwszej zasiadce paluch się wyciera, no to jest to słaby materiał. Będę musiał poszukać czegoś z innej firmy, no bo jednak bezpieczeństwo przede wszystkim. Jakoś sobie radzę, na razie go tak, wiecie, podwijam. Szkoda, że nie wziąłem żadnych plastrów, to bym sobie po prostu plastrem owinął palec i ciepał. Także jeden zestaw jest, teraz jeszcze spróbuję, albo po prostu przeczekam, może znajdę jakąś lukę, żeby tak nie wiało i walę drugi zestaw.
zobaczymy, co chwilę karpie gdzieś tam wychodzą i strasznie mnie to irytuje, że one wychodzą, a nie biorą. Nawet ten gaz mi dzisiaj odmawia posłuszeństwa. Dawaj jeszcze następnym kawę. To widzicie, wszystko się krzaczy. Dobra, już chyba jest? Jest. Dobrze, tak jak widzicie, popołudniowa kawa, jest godzina 17. Ja już mam wszystko ogarnięte. Przed chwilą przerzuciłem swoje zestawy na świeżo. I to, co mogłem zrobić, to już zrobiłem, bo już nie mam zamiaru nic kombinować, przerzucać zestawów, czy też zmieniać decyzji. Karpie po prostu są nieaktywne i nie żerują. Co prawda w ciągu dnia po drugiej stronie, nie wiem jakie to jest stanowisko, ale wyciągnęli chyba jednego karpia, a tutaj nic się nie dzieje. Wychodzą te karpie, bo wychodzą, ale co z tego, jak nie chcą żerować. Zobaczymy. To są, słuchajcie, jarosławki. Tutaj w ciągu godziny może się cała zasiadka odwrócić i za chwilę mogę mieć 3, jak nie 4 dwudziestki na macie. I co prawda jestem zadowolony. Nie zjechałem o blanku. Złowiłem dwa piękne karpie. Z jednym męczyłem się, co prawda, ale prawie był w podbieraku. Także można powiedzieć, że 3 karpie wypracowałem, no i 3 amury. Coś się działo. Jest elegancko, nie zjechałem o blanku. Tylko wiadomo, to są jarosławki. Tutaj jest ten lekki niedosyt, bo tutaj, tak jak wam wspominałem, natrzepanie 10-15 karpie podczas 3, a ja byłem 4 doby, podczas 4-dobowej zasiadki, to nie jest żaden wyczyn. Po prostu, słuchajcie, źle się wstrzeliłem w tą zasiadkę. Tydzień później i czuję, że będzie ogień. I ja wiem, że będzie ogień, bo wiecie, kto tutaj przyjeżdża. Tak samo jak ja od środy do niedzieli, Stasiu Gajaszek. Stary wyga tej wody i siedzi na tym samym stanowisku, co ja na 17. I ja wiem, że on tu połowi w ciul, bo już widzę, jaka będzie pogoda, nie? Pogoda będzie, no, słoneczna, słuchajcie. A te karpie po prostu potrzebują takiego kopa jeszcze i będą żerować. Ja jestem przekonany, że Stasiu tutaj z Hubertem połowią. No nic, ale jakby każdy z nas tak wiedział, kiedy będzie odpowiednia pogoda do żerowania karpi i kiedy będzie to ocieplenie takie wiosenne, no to wszyscy byśmy łowili. No. Trochę pokory też trzeba mieć. Tak jak mówię, nie ma co narzekać. Karpie jakieś tam złowiłem, z amurkami też się pobawiłem. Także jest git. Jedyne co wiadomo, że tak na koniec, na zakończenie zasiadki, na zakończenie naszego wspaniałego vloga przydałaby się taka, już nie mówmy o wisience na torcie, ale tak, taki okruszek w postaci chociaż jednego małego karpia. Zaraz inaczej by było, co nie? Ale to tylko można sobie gdybać. Piję kawkę. Na deserek mam piweczko. I zobaczymy, co się będzie działo. Ostatnia nocka. Trzymajcie kciuki. Wszystkie 3 noce się elegancko wyspałem, no to tutaj mógłbym dostać trochę wciery, co nie? Do potem. Bang, bang! Ostatnia nocka pyknęła bardzo szybko. Nic nie udało się, słuchajcie, dopracować. Żadnego karpia złowić, żadnego brania nawet, żadnego pika. Jestem już spakowany. Tak jak widzicie, pozostały tylko i wyłącznie wędki. Pamiętajcie, wędki na sam koniec. I tym akcentem będziemy kończyć tego vloga. Moją drugą przygodę na łowisku Jarosławki. Niestety nie było karpiowego Eldorado na jarkach, ale pomimo tego ja i tak jestem zadowolony. Udało się połowić 2 karpie, 3 amury. Jednego straciłem, no cóż, bywa i tak. Jeżeli wam się podobało, wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Nie zapomnijcie również o dzwoneczku i czekajcie na kolejne vlogi. Narka!